I teraz pani Waleria Molenda, prosimy. Pani Walerio, skąd pani przyjechała do nas? Z Piotrkowa Trybunalskiego. O! Ja tym, którzy nie znają geografii Polski, wyjaśnię, skąd ten aplauz. Piotrów Trybunalski, właśnie widać z Piotrkowskiej, prawda? Jest, blisko Łodzi jest. Proszę powiedzieć, pani od dawna jest fanką Warius Manx? No, od 2 tygodni. Od 2 tygodni. No to... Całe szczęście, że pani zdążyła, bo tak to by pani nie znała repertuaru. No cóż, przystąpimy może, skoro pani od 2 tygodni to jakąś taką odważną wstążkę dla pani wybiorę. Na przykład nie boi się pani czerwonego, prawda? No, to widzę po oczach. Proszę bardzo, numer 1. Trafiło na mnie. Uwaga. No tak. O, wybrała pani super hit. No proszę. Zanim zrozumiesz, zna pani tę piosenkę, musi pani znać jako młoda fanka. Pani Waleria, ale zanim pani zaśpiewa, to ja bym chciał jeszcze, żeby pani powiedziała widzom naszym, czym się pani zajmuje w Piotrkowie Trybunalskim. Jestem emerytką. Czy to jest przyjemne zajęcie? Tak, dlatego że mam wnuki, które muszę pilnować. Aha, no to zawsze, to jest los babci, co? Dobrze, wobec tego prosimy teraz o fragment Warius Manx tej piosence. Zanim pobiegniesz kupić czerwone wino, ona zapomni, zapomni już świat tych rąk. Prosimy pani Walerio o taką pani z sercem, dobrze? No, prosimy bardzo. Zanim powiesz mi, że to było ostatni raz, zanim dzień spłoszy srebrnego ptaka w nocy, rozkołysz, rozkołysz, rozkołysz jeszcze raz. Zanim ukradniesz jej ostatni kolor ze snów, zanim się na chwilę zamknie oczy, znikniesz, zabierz jej, zabierz jej, zabierz jej z ręki nóż. Zabierz jej, zabierz jej z ręki nóż. Ona ma siłę, nie wiesz jak. Dziękuję bardzo. Pani Walerio, jak to powiedzieć, no znaczy były momenty, kiedy było widać, że pani 2 tygodnie jest fanką, ale myślę, że sercem pani nadrobiła, tu dużo uczucia pani włożyła w ten utwór, ale świetny finisz, dziękujemy bardzo. Bardzo dziękuję.